Droga młodzieży, po raz drugi spotykam się z wami i zapraszam was raz jeszcze na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Placu Papieskim w dniach 13 i 14 czerwca bieżącego roku. Nie możemy zapominać o tym, że Ojciec Święty 9 lat temu wstąpił na naszą ziemię po to, ażeby nas ubogacić swoim słowem, żeby wlać nam nadzieję, otuchę i błogosławić naszym wszelkim poczynaniom. Nie mogę nie wspomnieć tego orędzia, które skierował do was, droga młodzieży, na początku swojego pontyfikatu, prawie 30 lat temu, kiedy zaapelował do was tymi słowami: wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją. Tak, on widział was nadzieją. Nadzieją Kościoła, nadzieją świata i nadzieją każdego tego, który piastuje to najwyższe stanowisko i jednocześnie posługę papieża dla całej kuli ziemskiej. Co to znaczy być nadzieją? Nadzieja to jest, jak powie Ojciec Święty Benedykt XVI, słowo najczęściej spotykane w Piśmie Świętym, to wyraził w swojej encyklice Spe Salvi Sumus, nadzieją jesteśmy zbawieni. Nadzieja musi mieć bardzo silny fundament. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Dlatego Chrystusa skazał Ojciec Święty na początku swojego pontyfikatu, mówiąc i wołając do każdego z nas: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chciał przez to powiedzieć, że nasza nadzieja powinna być ugruntowana na Jezusie Chrystusie, który jest silnym fundamentem życia każdego chrześcijanina. Dlatego też Ojciec Święty tak bardzo silnie podkreślał tę więź z Chrystusem, czemu poświęcił pierwszą encyklikę Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka, wskazując na Chrystusa, który jest drogą dla Kościoła, który jest drogą dla każdego człowieka, na Chrystusa, który jest drogą dla każdego z was. Dlatego też słuchajmy i wsłuchajmy się nauczanie Ojca Świętego. Podejmijmy ten apel, ażebyśmy rzeczywiście i żebyście wy rzeczywiście byli nadzieją dla Kościoła, nadzieją dla Chrystusa, nadzieją dla Ojca Świętego, który nie będzie obecny z nami fizycznie, ale jak powiedział obecny papież, ówczesny kardynał Ratzinger na pogrzebie Ojca Świętego, że on spogląda tam z góry, z domu Ojca i patrzy na nas i słucha nas. W to osobiście głęboko wierzę i z nim będziemy się łączyć w tych pięknych, wspaniałych dniach spotkania z Ojcem Świętym w sposób duchowy. Żegnam was serdecznie i do powtórnego spotkania.